A teraz skupcie się. Widzicie te czarne pudełka? To są telefony. I mają one pewną cechę. Same nie wykręcają numeru. Bez was to bezwartościowy złom. Jak karabin, bez komandosa, który pociągnie za spust. Telefony to broń w waszych rękach. Komandosów Stratona. Killerów! Killerów, którzy idą po trupach. Wojowników, którzy nigdy nie odkładają słuchawki. Kupujesz albo zdychasz! Zapamiętajcie. Ubóstwo wcale nie uszlachetnia. Byłem biedakiem i bogaczem i zawsze wybiorę bogactwo. A jeśli pomyślicie, że jestem różnym materialistą, to zapierdalajcie w McDonald's, bo tam wasze miejsce. Ale zanim opuszczę tę salę, przyjrzyjcie się kolegom obok. No dalej. Pewnego dnia, zatrzymując się na czerwonym świetle w swoim zdezelowanym Fordzie, staniecie obok kolegi nowisieńkim Porsche, u którego boku będzie siedziała piękna żona z wielkimi cyckami. A kto będzie siedział obok ciebie? Stukilowy kaszalot w bezrękawniku z trzydniową szczeciną na przedramieniach w aucie zawalonym tanim żarciem. Tak będzie. Chyba, że mnie posłuchacie. Masz debet na koncie? Świetnie, chwytaj za słuchawkę. Grozi ci eksmisja? Zajebiście, chwytaj za słuchawkę. Żona wymyśla ci od frajerów? Super, chwytaj za słuchawkę i zacznij rozmawiać. Rozwiążecie problemy, bogacąc się. Musicie tylko chwycić za słuchawkę i mówić to, czego was uczyłem. Dzięki mnie będziecie bogatsi od najpotężniejszych prezesów w całej Ameryce. Musicie się sprężyć i wepchnąć klientom do gardeł tyle akcji, że się kurwa zadławią. Macie opchnąć 100 tysięcy akcji! Macie być agresywni, nieustępliwi, brutalni jak terroryści! Macie wyjeżdżać na akcję 100!